5 grudnia w Klubie Kultury Eureka odbyła się wystawa malarstwa Janusza Maksymiuka. Z tego, co słyszałem, to bardzo długo nie był pan obecny w Białej Podlaskiej na wystawach. Tak, w Białej Podlaskiej bodajże od 12 czy 13 lat nie miałem wystawy. Albo 11, dokładnie nie pamiętam, musiałbym przejrzeć swoją tą biografię. Ale coś koło 10 czy ponad 10 to na pewno nie było mnie tutaj. A to z różnych względów. Ja po prostu przeprowadzałem się i z chwilą, kiedy przeprowadziłem się, to jakieś kontakty takie zostały urwane. A w tej chwili chciałem po prostu przypomnieć o sobie, że jestem z Białej, pochodzę, urodzony jestem tutaj, a mieszkam niedaleko Białej. Jakie obrazy dzisiaj? Dzisiaj są pastele, same obrazy pastelowe i przede wszystkim pejzaż, krajobraz Podlaski w klimacie takim naszym, płaski teren, prawda, nastrojowy, chmury zachodzące. Takie bajkowe scenerie, tak samo jak jest ta nasza ziemia, czyli Podlasie, takim magicznym Podlasiem, więc te obrazki chcę w tych obrazkach przedstawić po prostu ten nastrój. Husinka się odbija w tych obrazkach? Tak, Husinka, okolice Husinki, troszeczkę nadburzańskich pejzaży. No i jako taki temat, że jeszcze czymś innym się zajmuję i maluję, jest jeden kogut, który uważam, że jest taki no fajny też klimatycznie związany z Podlasiem. Koguty w Krakowie? Powiedzmy, co jest w Krakowie jeszcze. No tak, to jest, znaczy to jest już pewne. Koguty tak będą, będzie wystawa złożona z samych kogutów w Krakowie, w piwnicy pod Baranami. Data dokładna jest 8 maja, także to jest piątek. Zapraszam też wszystkich serdecznie do Krakowa. Można po długim weekendzie zostać i poprzebywać. A z jakiego okresu pochodzą te prace? To jest pokłosie jakichś plenerów malarskich? Tak, ja w tym roku byłem na dwóch plenerach i w sumie na tych plenerach sporo malowałem. Ale później tak samo do pracowni to się przenosi i są to prace w każdym bądź razie z tego roku. Z wielką przyjemnością zaprosiłam pana Janusza tutaj do nas, żeby pokazał swoje najnowsze prace. No i widzę, że tutaj również publiczność też chętnie przybyła, żeby je obejrzeć. Obserwuję Jaśka twórczość od wielu lat. I widzę, jak ona się zmienia i jak bardzo się zmieniła, kiedy zamieszkaliśmy na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska. Jak zmieniła się Janusza twórczość, jak bardzo mocno zaczął się utożsamiać z krajobrazem, z architekturą krajobrazu Podlasia. I szczególnie miejsca, gdzie mieszkamy i gdzie Janusz ma swoją galerię wiejską, z Husinką. Miałam przyjemność też być z Jaśkiem. Ponieważ taki zwyczaj jest w galeriach światowych, że autor albo ktoś wyznaczony przez autora w czasie trwania wystawy musi być cały czas. W związku z tym, że Janusz nie mógł być, ja miałam przyjemność jego tam zastąpić i miałam możliwość obserwować ludzi, którzy przychodzili, oglądali Jaśka pracę. Dużo osób z Polonii, ale dużo też osób ze środowisk artystycznych angielskich, londyńskich, między innymi profesorowie. I ponieważ nikt nie wiedział, że jestem żoną, więc miałam możliwość wysłuchania różnych opinii na temat Jaśka twórczości, na temat Jaśka prace opowiadane są bardzo poetyckie. Mają takiego, bo w ogóle była fajna sprawa, bo wtedy w Londynie, jak byliśmy, RAF miał swoje spotkanie, ci wszyscy lotnicy, staruszkowie i niektórzy pamiętali lotnisko nawet z Białej, to było niesamowite i o dziwo, w tych pracach Jaśka postrzegli podlaskiego smętka. To było dla nas no, czymś niesamowitym, bo niektórzy nie byli w Polsce przez wiele lat, ale w naszym krajobrazie tego naszego kochanego Podlasia tutaj jest wyjątkowo taki podlaski smętek, który zniewala. I ci wszyscy, którzy raz tu trafią, zawsze w to miejsce wracają, bo to coś przyciąga. Te mgły nadburzańskie, które widać w Jaśka pracy, kolorystyki jesieni, wiosny. Nie mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, bo to coś tkwi w nas, Podlasiakach. Prace artysty można oglądać do 20 grudnia w Klubie Kultury Eureka przy ulicy Orzechowej 34 w Białej Podlaskiej.